miało być gotowe przed końcem czerwca. Kierowcy jednak jeszcze będą musieli poczekać na rondo przy ulicy Asnyka w Nysie. Realizacja inwestycji opóźni się o kilka tygodni. Rondo przy działce pod budowę restauracji McDonald's miało być gotowe w ubiegłym miesiącu, prac jednak nie udało się zakończyć w terminie. Jak mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Nysie, powodów opóźnienia jest kilka. Trochę nam się przedłużyły prace od strony ulicy Kraszewskiego, głównie z trzech powodów. Dodatkowe roboty i problemy przy instalacji ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej. Drugi temat to majowe, tygodniowe, bardzo intensywne opady deszczu, które sprawiły wiele problemów, o czym wszyscy dobrze wiemy. No i także dni Nysy organizowane ponownie na stadionie miejskim. Wstrzymane zostały prace, aby nie paraliżować ruchu w tej części miasta. Skrzyżowanie u zbiegu ulic Asnyka, Kraszewskiego i Racławickiej ma być gotowe jeszcze w tym miesiącu. Prace będą jeszcze prowadzone w związku z tym do drugiej połowy lipca, tak planujemy, do 21 lipca. Wykonawca powinien już zakończyć tę inwestycje. Nie wykluczamy, że wcześniej już będzie przejazd na odcinku ulicy Asnyka i Kraszewskiego. Jest to znacząca inwestycja komunikacyjna w mieście, dlatego władze chcą ją jak najszybciej zakończyć. Usprawni ruch komunikacyjny u zbiegu trzech ulic, no a ponadto jest to inwestycja związana także z przyszłą działalnością przedsiębiorców w tym rejonie, w tym m.in. firmy McDonald's. Koszt budowy ronda to około 3,5 miliona złotych. Partycypuje w nich inwestor, który ma przy rondzie postawić restaurację.